wszystko nagrywa! Proszę bardzo, mamy filmik na czysto! O nie! Dawaj, bierz siekierę! Idź po siekierę! Nie ma jej tu. Albo... Jest! Jest! Hello, makapaka ma! Już wszystko się nagrywa! Nagrywa się, teraz atakujesz? No. Jeśli to filmuję. Nie, zrobię cięcie. Chcesz zgłosić na policję? Zrobię cięcie. Właśnie to nagrałeś. Nie, bo nawet was nie strzeliłem. Dobra, cięcie. Ej! Uciekamy! Uciekamy! Nic! Cześć kochani, oficjalnie te filmik mamy dzisiaj i poczekaj. Okej, okay, lepiej. I jesteśmy w lesie tutaj. Są maluchy, oni kolektują, zbierają jagody leśne. I Ilia ma ciężki dzień emocjonalny, bardzo. Przypomina mi o sobie, o siebie, jak byłam dzieckiem. Po prostu czasami mi złapał taki humor, że nie umiałam wychodzić z tego. I on teraz jest z tatą tam. Mamo, chcesz próbować boba jagódki? Bo ja nazwałam jedną jagódkę, bob jagódka. O, super. On biega. Pytał mi, to jest bardzo ważne, takie pytanie może dla rodziców, którzy mają dzieci, którzy są bardzo emocjonalne, mają swoje, nagle wpada taki wpadki złość, agresję, on mi tak kopnął w samochodzie i mu powiedział, jestem w takim bagno emocjonalnym, nie umiem wychodzić. I krzyczał i z podłóżkiem Ina tak próbował bić, bo tato zabrał plasulinę w domu. Ja specjalnie pojechałam kupić plasulinę dla wszystkich dzieci, ten z Biedronki, bo wszyscy tak już miesiąc, ich kolegi mają i oni chcieli. Myślałam, że na wyjazd, zaraz opowiem jaki wyjazd, gdzie jedziemy i będziecie z nami cały czas, ale myślałam, że na wyjazd to będzie fajne zabawki dla nich, ale tato się wkurzył. Irek jest zły, bo to było zlepiane wszędzie, tutaj, zewsząd, wszędzie. I zabrał te plasuliny. Powiedział, że nigdzie nie jedziemy z tym plasuliną. Sorry. I dopóki Ilia miał telefon i grał, on był zadowolony. Ale jak już było, tym minęło jego godzinę granie, to wodzi. No to już wpadł mu taki humory, bo on mówi, że dajcie mi moje plasuliny, dajcie mi grać. Zadowolajcie mnie i wtedy będę grzeczny. I ja zaczęłam zrozumieć, co on robi dookoła siebie. Tworzy taki niemiłe, przyjemne sytuacje, że prawie musisz mu dać to, co on chce. Zmusza swoje złe zachowanie, zmusza, żebyśmy my robili co on chce, czyli manipulacje i szantaż. Na machca. I teraz jestem na tyle silna jako matka, że ja w to już nie wchodzę. On już nie ma ten hak na mnie, że ja się wkurwiam albo wbuchnie emocjonalne. I też już nie mam ten taki
słaby psychika, zadowolenie ludzie, który chce mu zachwycić i dać mu co on chce. Więc to jest bardzo fajny i neutralny grunt, żeby naprawdę pomagać dziecko, bo naprawdę on teraz musi wychodzić ze swoim złym schematem, złym nawykiem, który to już jest nawet w innym życiu przekazywany w tym życiu, bo jako dziecko on od razu był to, że krzyk, dajcie mi co ja potrzebuję w tym momencie i jak nie, no to ja będę robić dla was taki niemiłą atmosferę, dopóki dostanę co chcę. Od dzieciństwa on tak miał i ja, będąc słaba, mu dałam. A teraz jestem coraz silniejsza dzięki między innymi jiu-jitsu i właśnie jedziemy na obóz jiu-jitsu całej rodziny, więc teraz już nie muszę, no już nie muszę się poddać do jego humory. Jestem z siebie dumna. Irek tam z nim robi sprints, czyli bieganie na szybki tempo, żeby mu trochę przeszło ten jego humor. Jak wam idzie? Znaleźliście borówki? Nie borówki, tylko jagódki. A, ale macie dużo tam. No to za 15 minut będziemy, gdzie jest nasz obóz, okej? Okay? 3 od ciebie, 2 od ciebie. 5 mam. Pokaż mi, pokaż ile zbieraliście. Pokaż, patrzcie. O, super. Ja troszeczkę więcej. Chodź no, jedziemy. Jedziemy? On już zostawił, on zostawił chleb za tobą, tak? Rzucał kamyczki, tak? Czy chleb? A, kamyczki, aha. Chleb zażarłszowy, a kamyczki na nic się nie zdały, bo je księżyc zasłaniał i źle trafili, a potem napotkali wiedźmę i zebrali jej fajki, poszli sobie do domu. O właśnie. Co jej zebrali? Małgorza i Jaś, czy coś to się nazywa? Jaś i Małgosia. O, jesteśmy. W końcu jesteśmy. Jesteśmy. Co za kartę? Oj. Prosisz mnie, tak? Tak. Okej, jesteście gotowi? Co, bo kapnie z dach, tak? Złapało? To tu przeszły. Przeszło miskę. Chłopaki jeszcze śpią. Mama cały wieczorem rozpakowała jedzenie, ubranie. Bo tam nie jest... Śniadanie. Bo tam jest taka szparka i tam przez to przechodzi woda. Aha. No ale to jest nawet nie z dach, bo... Aha, to jest... Bo my jesteśmy na pierwszym piętrze, jeszcze są... Mogą mieć jakiś taras, prawda? Taras, no tak, okej. Okay. Dzień dobry. Co tu robimy? Leżymy sobie. No. Jesteśmy na obóz jiu-jitsu. Miał być basen, ale jest basen, w którym pada deszcz, jest zimna woda i nie da tam się kupić. A czemu się nie kąpałaś wczoraj? No właśnie, a czemu nie można się kąpać, jak deszcz pada? Co za problem? Przecież jesteś mokra. No ale tam jest brudna woda. No brudna woda! Jaka brudna woda? No brudna woda! O. No dobra, to my jesteśmy z tatą zadowoleni, bo mamy jedzenie w scenie i nic nie musimy robić. Ja mam tam swoje jedzenie, więc ja jestem zadowolona. Kupił białą neolinę, tylko kolorową neolinę, świecącą w ciemności. Okej. Okay. Ząbki, niuki wyczyszczone? Nie. Ej! Nie! No ja nie mogę tutaj tego włożyć. Uczy się z tatą, niech tato się uczy z nią na internecie. Okej. Okay. Dzieci się bawili na basen. Tutaj mamy taki fajny balkon z basenem. Tutaj się fajnie bawili. Ja przyszłam, żeby rzucić ich ubranie tam. I teraz idziemy na jiu-jitsu. Mam już judoga
szykowane. Tutaj biały, skromny pas. I idziemy. Ja, Ilia i Irek trenujemy. A reszta dzieci mamy komputer, będziemy puścić bajki. O! O! Przeciąg. Co, będziemy ćwiczyć? No. Super. Ale ja chcę z tobą ćwiczyć. Aha, zobaczymy. No please. Aha. Uważaj, bo jest przeciąg. Okej. Okay. Aha. Okej. Okay. To jest nasza sala. Ilia już się szykuje. Noa, gotowy na bajki? Noa? Gotowa na bajki? Dobra, zbyteczka. Dobra, wyrównajcie. Tak, czyli kolano, przede wszystkim uwalam się na nim. Robiąc weksel, nie oddaję pola, tylko robię to na mną, a moje ciało dalej na nim leży. To tak jak ćwiczymy nosika, tak? I teraz wiesz, jak masz jakieś silne nogi, ktoś z tobą staje? Nie, proszę. Silny brzuch, silne nogi. Kolano kultury kina. Spychaj kolano, spychaj to jest jedno kolano. Tak. Od razu po treningu skakaliśmy do wody. Gorąco było. Teraz przyszłam zmienić do moje stroju kąpielówkę. Wzięłam owoce tutaj na basen. Mam ekologiczne winogrony, melon. Mam tutaj ekologiczne borówki. Okej, okay, jedziemy na basen. Tutaj będziemy siedzieć przy basenie. Odpoczywamy. Czytam książkę. Tutaj mamy mały piknik. Borówki, zimnej wody. Melona. Dzieci mają nowe koleżankę, Ania. I ty z mamą? Dziękuję bardzo. Dziewczyny tam leżą. Zaraz będziemy jedli obiad. I później mają drugi trening. Okej. Okay. Danuta dzwoniła do mnie. To jest mój agent. I pytała, czy jestem szczepiona. I powiedziałam, że nie. Ona mówi, bo to jest teraz warunek na ten... Pamiętasz ten przesłuchanie, co zrobiłam dawno temu? To jest ten międzynarodowy serial. I teraz wymagają każdej produkcji, że jesteś szczepiona, zaszczepiona. Więc jeżeli jestem zaszczepiona, to dostanę ta rola, bo już dostałam ta rola. Ale to, że nie zaszczepiłam, to będą dać inna osoba ta rola. Właśnie to wystarczy pomyśleć, to nie jest wielka filozofia. Jak dobra, jak ważna, jak dobra dla ciebie, dla ludzi jest ta szczepionka, skoro cię muszą manipulować i zmuszać cię do wzięcia jej. Dobra, okej. Uwaga, tam gdzie trzymam rękę, to jest bardzo ważne, tam będę zachodził do boku i wplatał tą nogę w ten sposób, tak? Czyli zaplatam tą nogę z tej strony i tu bardzo ważne, tą stopą pracuję po prostu pod kolanową. Ten ciasno przyklejone do przeciwnika i teraz zwieszam się tutaj na nim i przewracam się z nim na ten bok. Zawsze się, to będzie, jak nie będzie ci czasu, to będzie to tak miejsce wyglądało. Że wy spadniecie, a on dalej będzie stał, tak? Dobra? Więc, jesteśmy tu. Kola odejdź, bo będziecie kapsel. Będziemy na kole. Czyli mam tutaj siasno ufy, zwieszam się o to, bo... I tutaj przenoszę już później rękę i mam wpięcie w plecy. Dobra, jedziemy. Raz, dwa, trzy. Dawaj.
I to jest finalna pozycja po to, żeby szybko ręką pozycjeć pod szybko ręką. Sytuacja. Zawsze obserwować. Zawsze obserwować brodę przeciwnika. Dlaczego? Bo broda podniesiona to jest wasza okazja do uduszenia. Jeżeli jest broda nisko, można znaleźć sposoby na to, żeby ją podnieść. I teraz, dobra, najpierw zrobicie, robimy całą wersję takiego zejścia tutaj z przeciwnikiem. I teraz pierwsza wersja, Kuba, kiedy brodę masz podniesioną? Nie. Ale jak zabrałem miejsce, no to tą ręką wykonuję wyciągnięcie. Przeciwnik, który uwaga, czuje duszenie, czuje ból, dwa razy klepie we mnie najlepiej. Wtedy to jest sygnał, że ja go puszczam i on się czuje bezpiecznie. Prawda, Kuba? Bardzo. Dobra, więc najpierw zróbmy wersję, gdzie broda jest wysoko. Dobra, teraz na czym? Dreczka, teraz robimy grupowe fotki. Wszyscy jesteśmy. Jak ci się spodobało? Średnio. No, ty jesteś zmęczony, co? No, rozumiesz. No to idź się kąpać, tylko jak czekasz na Noa, to poczekaj. Dalej. Okej. Już jesteśmy z Jurkiem po dwie treningi dzisiaj. Już mamy, ja jestem wykończona i zobaczcie jak dzieci po prostu teraz. Jeszcze Irek z dziećmi się bawi. Oni biegają jak szalone. Jest 8:30. I ja bym chciała, że oni już śpią, żeby mogła odpoczywać. Ale piękny dzień, naprawdę piękny dzień. Super walka z Irkiem kilka razy, ale czuję tutaj już totalnie taka obita jestem. O, już awaria. Okej, poczekajcie. Poczekam. Do zobaczenia jutro, papa. Prowadziłam jogę. Pokazujemy wszystkich nasze nowe mieszkanie tutaj. Dlaczego przeprowadziliśmy? Bo nam deszcz lało. O, dzień dobry. Jak się masz? Dobrze. Kupiłam na internecie i miałam tutaj dostarczone lodówka. Ale ta lodówka jest trochę głośna. Dzień dobry wszyscy. Teraz mamy tutaj. Teraz dzieci tutaj. Przyprowadziliśmy do nowe mieszkanie. Nowy apartament w hotelu. Dlaczego, Irek? Dlaczego, dlaczego przyprowadziliśmy? Bo lubimy przeprowadzki. Nie lubimy w żaden sposób. Przyprowadziliśmy tutaj, bo tam akurat cieknie wodę. W tym hotelu był sztorm 3 tygodnie temu i cały część dach było wyrwane i kurczę, biedny ten hotel jest kurczę tak biedny, bo czekają na ubezpieczenie, żeby to naprawić. I ubezpieczenie wleka chyba możesz powiedzieć. Wleka ten. Hej, nie bawcie się z lodówką.
Nie, nie otwórz to. Później, jak będziemy coś potrzebowali, to... Dzieci, come on. Tutaj widać, jak... Tak. Było wyrwane od wiatr. I tutaj mieliśmy nasz balkon. Tutaj. Czyli ciepło z trzeciego piętra, drugi piętro i lało nam z pierwszego piętra do naszego pokoju. I dlatego zmienialiśmy pokoje. Teraz jest czas pływania. Jesteśmy po śniadaniu, po jodze i zaraz będzie nasz trening. Teraz jest czas na trening z judogi. Przez Birek odkurza, bo nie lubi brudu. A wszyscy idą teraz powoli. Muszę tutaj taśmą, bo mam tutaj rozwalone. Pierwszy był trening, a teraz są walki. Ja z Ilią pierwszej, później z Irkiem. Później może nie wiem z kim. Uwaga! Fight! Co, zimno ci? No, jest zimno dzisiaj. No, a ty się nie... Hej! Czas nakręcić. Wjeżdżam wakacje. Teraz czas na drugi trening dzisiaj. Ja totalnie dzisiaj cały dzień spałam, opocywałam. I nie chciałam założyć swoje piżamy, mimo to, że już nie jest czas spać, ale... Kiedy ja uciekam, to od razu trenuję się, tak? Czyli na przykład, tak? Idziemy, raz, dwa, trzy. Ania nogą zachodź i lecisz plecami. Kom. Dobrze! After hours party, tak? Pracujecie w jiu-jitsu. Pokaż jeszcze raz, jak robicie ten obalenie. Też nie będziemy, słuchajcie. Okej, teraz gramy Mafia.
Ja nie jestem najlepszą mafią. Właśnie. No, jak ktoś mi pyta bezpośrednio, czy jestem mafią, to powiedziałam tak. Widocznie masz tego nie robić i ja się teraz uczę. I mam nadzieję, że ja już nie jestem mafią, bo ja, to jest dla mnie stres. Patrzę na gorąc. Przeczyta ci słowa. Przeczyta ci słowa. Dobra, wskazówek jest dobra. Ewelina, na kogo? Karolina, palec do góry. Bartek. No i zobacz. Na bardzo rozsądne godziny 10:40 idziemy spać. Bardzo było miło, mafię wygrali, kiedy ja nie byłam w mafii, a przegrali, kiedy ja byłam w mafii, więc no, idziemy spać. Dobra. Powinno być, to jest taki prawie, że moje łokcie dotykają mojej kolana. To naturalnie moje biodra powoduje, że to naturalnie idzie do góry. I wtedy chodzisz jeszcze do przodu i zobacz, o właśnie, widzicie, zobaczysz ten mały. Znajdziecie dokładnie tak. Tak? Znajdziesz ten moment, który... Dzisiaj będzie wesele w naszym sale tam, więc my mamy, nie czekaliście na mnie z matami, kurde, więc nie widzieliście, jak maty są przyniesieni. Przynieśliśmy już, no. Przynieśliśmy całe matę i bardzo się cieszymy, że nam w tym pomogłaś. Ja musiałam czekać na dziecko, to był żart, żeby on parówki się zjadł. Okej, więc ja idę zobaczyć, jak wyglądają nasze... będzie, patrz, jaką pogodę załatwiłem. Dzień. Ja załatwiłem. Dziękuję. Zadzwoniłem i powiedziałem, poprosimy pogodę na sobotę. Będziemy robić pierwszy trening w życiu, ja na, przynajmniej, tak. Na outside. Oh my gosh, to będzie twoje dojo, tak jak chciałeś. Outside, bless you. Tak, dzisiaj mamy pierwszy trening w gi na zewnątrz. Nie tutaj, tylko dwa. Naciągnięcie rękami, odepchnięcie nogami. Czyli kontrola, ok? Idziemy, raz, dwa, trzy. Tu, Maciek, to papka wypada. A nagram. Stopa do środka. Czekaj, bo chcę to nagrać. Tak, teraz lewa stopa, czwarta stopa, stopa na biodro. Ta ręka w odwrót. Dawaj, przez ten barek. Tak! Najważniejszych rzeczy. Konsolę wziąłem, na której nie zagrałem ani razu. Co? Jaka? Play 4. Dobra. Grecji, wie ile. Także lecimy dalej mocno. Lecimy. Od środy, mieliśmy długą przerwę. Dobrze, że nie. Nie. Jakby ktoś myślał, że ma daleko na treningi, to pogadajcie z nim. Nic napłakałam dzisiaj. Potwierałaś serca. Rafał, też trzecia belka. Bo nie miał białego. Dobra. Gra grupy starszej i otrzymujesz 10 Konrad Janicki, belka na niebieskim.
dalej się rozwija. Bardzo się cieszę. Oh my goodness, you're such a smiley.